to robi? Dzień dobry, Jola Lewicka, jesteście w Lipari. Chcemy Wam pokazać bardzo fajną odsłonę nocy i poranka. Trzech kolorów. Najfajniejszy kolor, wiadomo, czarny, najbardziej sexy, najbardziej wyszczupla, chowa wszystkie rzeczy, jak chcemy, tam najmniej transparentny. Drugi rzecz, symbol niewinności, biały. Takich kobiet, które lubią taką czystość, widzisz, nie? Są takie osoby, które tylko białe. Jeżeli chcecie kolor, to pudrowy róż, taki zbrudzony, cieplutki. Szlafroczek i koszulka, ale chcę Wam pokazać koszulkę. Jeżeli wybieracie sobie taki element nocny, to zobaczcie, jest pięknie skrojona, tak jakby była bombką tu na dole, z takim fajnym niby ściągaczem, ma jakieś przecięcia misterne. Co tam się dzieje na pleckach? Tu ma marszczenia, tu ma jakieś drapowania. Pokaż mi się, Magdusiu, z przodu. Teraz posłuchajcie, jak Magda się zapomni i się tam za bardzo zakręci z rana. Ja bym się śmiało może wyjść na ulicę i ja przyznaję się szczerze, że w takich sukienkach chodzę. I to jest też piżama. Wersji czarnej. Popatrzcie na Magdę. Nie ma, tak? Śliczna, niewinna, taka boho. Prawda? Jakby Kate Moss, która wyszła z wody. Pokaż nam się jeszcze raz Kate Moss. Zobaczcie, trochę biżuterii jakbyśmy tutaj dorzucili. Śliczna rzecz. Taka trochę luzu więcej do wakacji.